Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hedrochlor się kłania. Słuchajcie, muszę się z Wami z tym podzielić, ponieważ tak czekałem na tą paczkę, że zobaczycie, co to jest. Paczka z Zoofocusa. Nie powiem Wam, ile na to czekałem, ale jak dla mnie za długo. Dlaczego? Dlatego, że czekałem między innymi właśnie ze startem 200. Ostatnio były dyskusje właśnie na temat różnych mediów filtracyjnych, więc myślę, że chcę przetestować, zobaczyć, bo do tej pory Matrixa akurat stricte nie używałem. Czytałem tylko opinie, sprawdzałem badania i takie różne rzeczy. To też jest bardzo fajna sprawa. I o tym chcę z Wami porozmawiać. Zrobię w ogóle na ten temat film. Oczywiście przetestuję to najpierw, żeby nie było, że się wypowiadam gołosłownie, przeczytawszy kilka artykułów i opinii i testów innych ludzi. Dlatego po prostu dlatego chcę się najpierw sam przekonać. To jest. Znacie Purigen, prawda? Znacie Purigen zapewne, wiecie, co to jest Purigen, więc to jest jeszcze lepsze od Purigenu, żeby było ciekawiej, ale też nie chcę być gołosłowny. Purigen mam u siebie, testowałem, właśnie dlatego chcę sprawdzić, czy to rzeczywiście jest lepsze od Purigenu. Co my tu jeszcze mamy? Filterek wewnętrzny Szarka. Bardzo ciekawy filterek, przede wszystkim dlatego, że te części są po prostu na magnes, więc nie musimy tam grzebać, możemy załóżmy te dwie części odłączyć i sobie to wypłukać, a głowica sama zostaje załóżmy w akwarium. Głowica sama może działać również, możemy sobie jednej części używać, więc to jest świetne, bardzo fajne sprzęcie. Jedziemy dalej. Wreszcie przyszedł. Dwa filterki, które miałem do 45, mi padły, więc zamówiłem właśnie filterek, na które są 3 lata gwarancji. Która firma daje 3 lata gwarancji? No właśnie, to już chyba nie trzeba mówić, jak mam chociażby właśnie na te dwa filterki 3 lata gwarancji. A tutaj załóżmy ostatni filterek, który był akwanowy, prawda? Po roku czasu mniej więcej. Nie wysiadł. No niestety. Co jeszcze mam? Z tego dobra. Ja będę robił filmy, myślę, że czasem o każdych z tych rzeczy, bo chciałem się z Wami podzielić. No, to jest właśnie, to też ma iść do 200, do podłoża. Miałem tu dać do 45, a może dam do 40, gdzieś tam wcisnę pod korzenie. Czemu by nie? No i moi drodzy, coś, co chyba jeszcze nie wiem, czy ktoś z Was nie, to testowaliście. Czekajcie, muszę to wyciągnąć. To jest akurat linia Sihema Fluorish, którą na pewno znacie. O, pokazuje mi, że mam baterię słabą, więc muszę szybko kończyć. Tak naprawdę w błyskawicznym skrócie jeszcze. Ja już, jak wiecie zapewne, od dłuższego czasu korzystam z linii Sihema. Między innymi, bo jeszcze z innych ciekawych rzeczy również testuję, ale tego chyba nikt z Was nie testował. I ja mam nadzieję, że będę pierwszy i będę się mógł z Wami podzielić. Aquavitro to również jest Sihem. To też jest Sihem, tylko że Aquavitro to jest tak jakby linia premium Sihema i dużo lepsze rzeczy. No, zobaczymy, czy dużo lepsze. Czytałem opinie, sprawdzałem, co tam jest, sprawdzałem skład, porównywałem, dlatego po prostu teraz, tym razem jedziemy
Aquavitro. I ostatnia rzecz. Czy jeszcze jest coś? Nie. Nie, jeszcze coś jest. Na bogato. I wyrobię się przed wyłączeniem kamery, czy nie? Pozostało 10% mniej więcej, czy tam mniej jeszcze. Stability. Przyda mi się teraz, popatrzcie co się, widzieliście w ostatnim filmiku, co się wyprawia w mojej piwnicy. Prime. No Prime'u chyba też nie trzeba nikomu przedstawiać, prawda? To są dobre, sprawdzone rzeczy, które, które zresztą chyba reklamy w ogóle żadnej nie potrzeba do tego. Mi dużo ludzi, którzy właśnie prowadzą high-techy, którzy prowadzą zwłaszcza zaawansowane high-techy, te rzeczy przedstawiali, opowiadali. Tylko ja do tej pory tak twierdziłem, że właściwie w sumie nie muszę takie rzeczy inwestować, bo mogę jakieś... Zawsze się uda taniej postawić zbiornik, prawda? Można taniej postawić. Tylko chciałem zobaczyć, jakie są różnice. No, widzę powoli różnice, załóżmy stosując nawozy. Powiedzmy droższy film. Czy jest różnica? Nie, powiedzmy tak. Czy można prowadzić zbiornik nie nawożąc go, albo nawożąc załóżmy solami? Można prowadzić zbiornik, ale to jest tak mniej więcej jak z jazdą samochodem. Jedni załóżmy jeżdżą maluchami, prawda? Czy tam jakimiś Tico albo Multiplą i też są zadowoleni, prawda Grzesiu? Pozdrawiam cię serdecznie. A inni po prostu wolą jeździć Porsche, Ferrari, Lamborghini, czy coś w tym, nie wiem, takich rzeczy ja po prostu do tej pory jeszcze nie znałem. Będziemy testować. Mam nadzieję, że będę mógł się z Wami podzielić już niedługo rzetelną opinią na ten temat. Ten filterek wyląduje w 45. Mam nadzieję, że tam da radę. Część tych mediów filtracyjnych właśnie w nim wyląduje. Ten filterek wewnętrzny wyląduje w 200 jako właśnie taki dodatkowy. Chociaż, no zobacz, nie, no miał tam, no taki jest zamysł. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz po zbudowaniu tej całej filtracji, która tam jest. Widzę, że mam jeszcze sporo do czytania, do nadrobienia o firmie Aquavitro. Zobaczymy. Czy o firmie, no dziale właściwie chyba, nie? Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Czekam na Wasze opinie, spostrzeżenia i co Wy o tych nawozach słyszeliście, co myślicie, czy je testowaliście u siebie. Ja tylko żałuję, że wiecie co, chociaż nie, no do tej pory u mnie w 200 filtracja sprawdza się jak najlepiej, ale jeżeli to się sprawdzi, ten filterek, to nie wiem, czy się nie będę zastanawiał nad wymianą z czasem filtracji w 200. No zobaczymy, jak teraz będzie to wyglądało z ogrodem wertykalnym, bo to będzie przecież zupełna nowość, prawda? Tyle na dzisiaj. W następnym filmie myślę, że porozmawiam sobie z Wami na temat tego typu rzeczy, czyli Purigen, na przykład Matrix, prawda? Hemipure i tak dalej. Porozmawiamy sobie na tego typu rzeczach i czy to się naprawdę, czy to jest potrzebne, czy to się sprawdza w filtracji. Ja Wam na przykład pokażę swoje riparium może, co? I pokażę Wam, jaka jest różnica z Purigenem, który tam w środku jest, a bez Purigenu. Spróbujemy tam zrobić przez 2 czy 3 dni bez Purigena. Albo nawet nie, w 200 można by teraz właściwie wrzucić Purigen na kilka godzin i pokazać. Bo w tej chwili jest taka lekka herbatka cały czas, no, przez tą ilość korzeni. 60 teraz widzieliście, prawda, w ostatnim filmie. Tam, gdzie są te wszystkie korzenie i pływają głupiki. Jak tam to wygląda, prawda? Bierzemy Purigen, wrzucamy, mamy wodę kryształ. Już nawet nie mówiąc o tym, że tu nie chodzi tylko o kryształową wodę, ale również o to, co dodatkowo wyciąga nam Purigen, czy właśnie Purfiltrum z wody.
No i o to chodzi. No i dlaczego właśnie stosujemy Chemipur? Bo to jestem do tego bardzo, bardzo, bardzo ciekaw, jak to będzie działało, zwłaszcza przy działającej, bo to ma wylądować oczywiście w 45 głównie, gdzie mam to zielsko troszeczkę, powiedzmy, bardziej wymagające i kapryśne, ale również ma wylądować w 200, więc tego wcale nie mam za dużo, biorąc pod uwagę ilość zielska, więc w 45 będzie na spokojnie, myślę, jedną tą zastosuję, a dwie pójdą do 200. Tyle na dzisiaj się rozgadałem. Trzymajcie się, cześć, wszystkiego dobrego.